Witam Was, kochani, w mojej kuchni. Dzisiaj mam dla Was zaś pyszne i szybkie ciasto. Ciasto się nazywa mleczna kanapka. Już dużo osób na pewno to znało, na pewno wypróbowało. Przepis jest znany, to znaczy ciasto jest znane. Przepis też. Dużo przepisów w internecie. Ja też wyszukam jeden z internetu oczywiście. I naprzód zaczynamy od biszkoptu, a potem zrobimy się masa. Ta masa bio z mlekiem w proszku. I już, Was, kochani, zapraszam do obejrzenia filmu. I będziemy potrzebować 3 łyżki kakao gorzkie, 1 szklanka cukru, pół szklanki wody, czy 4 szklanki oleju rzepakowego. I dobamy te składniki, co je zagotujemy. I potem będziemy potrzebować, to są składniki na biszkopt, 5 jajek, temperatura pokojowa, oczywiście oddzielone białko od żółtek, pół szklanki cukru, temu w miseczce, i w tej białej miejsce mu 1,5 szklanki mąki pszennej, 1 łyżeczka proszku do pieczenia i 1 łyżeczka sody oczyszczonej. I te wszystkie składniki mierzyłam w jednej szklance. Szklanka o pojemności do rantu 250 ml. Wszystko w opisie na dole. I teraz się zagotujemy ten olej. Woda. Szklanka cukru. I 3 łyżki kakao. Nie obawiajcie się, to ciasto nie było za słodkie. Na szczęście. No. Dokładnie to wymieszać i zagotować. Troszkę potrwa tu mieszanie. Tak to wyglądał. Zagotowałam to króciutko i teraz to przeleję się do miski, żeby mi to szybciej wystygło. A ta miska się włożyła do zimnej wody. I tak od czasu do czasu mieszała. Jak już to było takie letnie, zaczęła ubijać te jajka. Teraz piekarnik już możecie włączyć, jak już ta masa będzie letnią. I do czystej, suchej miski domy się białka i naprzód ubijemy białka na sztywno. Naprzód się spienimy je, a potem jak już się spienią, będziemy pomału dodawać cukier. Tu mu pół szklanki cukru. Białka się spieniły i pomału trzeba na ten cukier wsypywać. I tak długo ubijać, aż te białka będą bardzo, bardzo sztywne. Piekarnik oczywiście rozgrzać, włączyć na 180 stopni góra-dół. Jeśli ktoś ma tylko termoobiekt, to 160 stopni. Gaz, nie mam pojęcia. Jak te białka będą już takie bardzo fajnie ubite, będziemy dawać po jednym żółtku albo po dwa. I dalej będziemy mieszać, tak około 2 minutki. Aż ta masa jeszcze troszkę urośnie. I na końcu, jak już to będzie fajnie wymieszane, poszła się po ta mieszanka wodną, olejową, z kakaem i z cukrem. I teraz pomału będę to wlewać tutaj. Oczywiście to wszystko tu wlała. Oczywiście wydrapała to wszystko i dokładnie wymieszała. Teraz już nie będę potrzebować tych czepaczek, tego miksera. Przesieja, wymieszą się te suche składniki. Mąka z tym proszkę do pieczenia i ze sodą i przesieja się to przez sitko i ostrożnie wymieszą tą szpatułką, możecie oczywiście łyżką drewnianą, jak tam lubicie. Tak długo mieszać, aż to będzie wymieszane, to znaczy nie za długo, nie możecie za długo mieszać, no. Jak już nie będziecie widzieć żadnych suchych takich grudek z mąki, to przestańcie mieszać, bo może się zdarzyć, jak za długo będziecie mieszać, to bo ciasto nie urośnie. Tu mam blaszkę, wyłożoną papier do pieczenia. Moje rozmiary są 23 na 31 chyba. To taka moja standardowa blaszka. Może być trochę mniejszą, może być trochę większą, ale nie za dużo. No. Okrągła blaszka, no też by może wyszła, ale to wtedy będzie mieć troszkę wyższe te spody, ten biszkopt. Ciasto upiec, 40 minut piec, no 180 stopni 40 minut i wychłodzić. I tu są składniki na ten krem, tu mu tak, oczywiście potrzebować 2 szklanki mleka w proszku, 125 ml wody, mleka, przepraszam, 2 łyżeczki cukru waniliowego i tu mu 350 g masła i pół szklanki cukru pudru. Mleko w proszku przyjdzie na końcu, my się naprzód zagotujemy te mleko płynne z cukrem wanilinowym. To tak się robi, ja tu miałam takie mleko w proszku, to mi właśnie sąsiadka z Polski przywiozła. Możecie użyć takiego niebieskiego albo łaciate chyba też takie. Okej, to krótko zagotowałam i to też musimy pozostawić do wychłodzenia,
A tu teraz masło, 350 g miękkiego masła i pół szklanki cukru pudru. Niestety nie przycisku kamery w kamerze, jak zaczęła to ubijać. Do tego masła wsypałam ten cukier i zaczęła ubijać. Tam może jeszcze widzicie po rogach, po bokach jeszcze jeden suchy puder cukier. I tak długo ubijać, ucierać, aż to masło się zrobi takie fajnie puszyste i białe. Aha, co do tego kremu, no to jest taki krem Milky Way, też można go używać do tynkowania tortów. No, często używam. Ok, jak już będzie fajnie masło fajnie ubite, utarte, będziemy wlewać te podgrzane mleko, to znaczy wychłodzone z tym cukrem wanilinowym. Dokładnie to wymieszać i teraz pomału będziemy wlewać to mleko w proszku i tak długo mieszać, aż się te składniki połączą. Będzie to bardzo fajny, pyszny krem. Jak nie zapomnam, to dam wam link w opisie, jak zrobić krem do tynkowania tortów. Tam są inne składniki, znaczy składniki te same, ale ilość składników jest trochę zmienioną. Ok. Co? Teraz szpatułku zawsze sprawdzę jeszcze, czy mi się fajnie tak kremowo ubiło. I mój biszkopie, no i krem gotowy, nie? Biszkopie upieczony, wychłodzony. I oddziela teraz te rogi, nie rogi, boki, ranty, od blachy. Przewróca ten biszkop, ściągna się ten papier do pieczenia. Widzicie, papier do pieczenia jest ważny tutaj, ale papier musi być na dole, nie może być na bokach. No, papier ważny, żeby fajnie się biszkopy wyciągało. Teraz przetna się to na pół. Tu mu do tego taką piłka. No, tu muszę się odwrócić ten spód. Musicie uważać, bo on jest... Jakby się tak może rynku chcieli przewrócić samą rękoma, to on może by się połomał. Może, ale nie musi, no. Ja to wolałaby tak bardziej ostrożniejszą, się wrzona taką cieniutką podkładka i tak odwróciła ten biszkop. I nienawidzę tych okruszków, to jest dla mnie... Ach, kupiła się specjalnie taką malutką miotełkę do tych okruszków. No, na tym pierwszy spód przyjdzie cały ten krem nasz z mlekiem w proszku. Będzie fajnie wygładzone, równomiernie wygładzić. Przykryć drugim biszkoptem, to znaczy drugą połową biszkoptu. I teraz się zrobimy czekolada, polewa czekoladową. Do tej polewy albo możecie użyć czekolady mlecznej, albo gorzkiej. Ja tu użyłam czekolady gorzkiej. Tu mam 100 g czekolady gorzkiej, połamaną. I 80 g masła. Czekajcie, muszę sprawdzić jeszcze 80 albo 75. 70. 70 g masła. I teraz to musimy rozpuścić w rondelku. Tak od czasu do czasu mieszając, tak się to na siódemka, na taki niewielki ogień, no troszkę większy ogień. Tak długo mieszałam, aż to się fajnie roztopi i jak się to roztopi, zaraz gorące wlewamy na te ciasto. Dokładnie rozprowadzić, oczywiście to wszystko wydrapatam z tego garka, bo to szkoda. Dokładnie rozprowadzić. Dałam to do lodówki na całą noc. U mnie było 4 godziny i zaraz po pokorze po 4 godzinach. No lepiej takie ciasto, to że tu jest ciasto z tym kremem maślanym, to tak godzinę albo 2 godziny przed podaniem wyciągnąć z lodówki, żeby ten krem zmięknął, odpowiednio zmięknął i wtedy się będzie fajnie jeść. I o te ciasto tak pokroiłam na takie mniejsze kawałki i oczywiście zja się z wami ten pierwszy róg. Zawsze z rogu. Tamte inne mi się fajnie ukroiły, czyściutko. Jerzy bardzo zadowolony i jeszcze doba nazwa mieś. A na samym końcu bum, jeszcze powie moje uwagi na temat tego ciasta. Smacznego, kochani! No, widzieliście, szybko się robi, bardzo fajnie wygląda, bardzo fajnie w przekroju je, czysto mi się fajnie ukroiło. Ta masa bio nie była zabrudzoną, z tego się najbardziej obawiałam, bo to przeważnie takie, że się masa trochę zbabrze. I fajnie na zdjęciu nie wyglądał, ale tu mi się wszystko fajnie dobrze udało. Ciasto zaniosła do roboty oczywiście, rzucili się na nie
Mig było zjedzone i wszystkim smakowało. No. I o takie troszkę wrażenie miała, że mi ten biszkopt trochę zasuchy wysął. Pomimo to, że tam był olej, tyle oleju było i woda była, że ta masa, wiecie, myślę, że ta masa, co będą przed mną zagotowywali, zrobi, że ten biszkopt będzie taki wilgotny, tak w tej mlecznej kanapce, co się kupuje, ale troszkę mi to zasuchy było. No ale to możecie tam coś nasączyć, na przykład kakałem, a jak dzieci jedły, to kakałem, a jakbyście robili dla dorosłych, to możecie nasączyć Baileys, tym alkoholem. Tak mi właśnie koleżanka w robocie zaproponowała. No, także w robocie wszystkim bardzo smakowało, mi też smakowało. Następny też będzie jakiś tort zrobię, bo mu w piątek wolne i będę robić na sobota i potem jeszcze niedziela, poniedziałek zaś je wolne, może też coś zrobię, nie wiem. Jakoś nie mam pomysłów na żołdne dania główne i też nie gotuję, a w domu teraz tak często hopta gotuję i w robocie zawsze je. Także ciasto mi się chce i wiem, żeby też ludzie ciasto oglądać. No, dobrze kochani, to by było na tyle. Myślę, że Wam się filmik podobał. Myślę, że Wy próbujecie, kto tego ciasta nie znał. Dziękuję Wam za obejrzenie, życzę Wam miłego dnia i do następnego razu. Cześć!